Dobra, pokażemy teraz amfiteatr w całej okazałości. Tutaj sobie możemy usiąść, tu stanąć koło barierki. O, dobra. I możemy popatrzeć. Dotarliśmy do miejscowości Nimes. Nimes. I się okazuje, że jest tutaj piękne koloseum, które liczy sobie prawie 2000 lat z początków chrześcijaństwa. No coś pięknego tutaj czasów starożytnych. Sami zobaczcie, nawet nie wiedzieliśmy, że coś takiego tutaj jest. Agusia wyczytała i stwierdziliśmy, że wjedziemy. Mamy szczęście, bo dzisiaj od rana padało, strasznie padało jak wyjeżdżaliśmy, a teraz się deszcz uspokoił, także jest całkiem nieźle. Idziemy zobaczyć. Nasza ekipa idzie dzielnie, dzielnie brojarze. Bardzo dzielne? Dobra. Dobra. Ciekawe ile bilety stoją tutaj na to wejście. Zaraz zobaczymy. Wchodzimy do areny. Zobaczymy. A, bilety po dyszkę. Tak? Po 10. Ty nie tak źle, po dyszce dzieci za darmo. Także wchodzimy. Wchodzimy do środka, czujemy się jak toreadorzy. Wchodzimy na arenę. Wchodzi tutaj ile? 20 parę tysięcy osób, nie? Agusia? 24 tysiące osób. Agusia wyczytała, że tutaj wchodzi. Idziemy zobaczyć. Tutaj się odbywają raz w roku gonitwy byków, tak? W maju. W maju odbywają się gonitwy byków. No idziemy zobaczyć. Idziemy w prawo, korytarze piękne. I teraz chyba kierunek jest w lewo. Idziemy szukać miejsca, gdzie są schowane byki. A, i tu się wchodzi do góry, piętro wyżej. Pomachajcie ładnie.
amfiteatru, pozdrawiamy. Próbujemy przejść cały amfiteatr dookoła. Zobaczymy, czy nam się uda. Dobra, idziemy tędy, próbujemy. Daj rękę, Klacia. Daj rękę, tacie, Klaczko. To jak to było zrobione, skonstruowane wszystko, nie? Niesamowite. Pewnie ci kupię. No. Ale warto wejść tutaj, super to jest. Nie, dalej. Idziemy dalej. Dobra, pokażemy teraz amfiteatr w całej okazałości. Tutaj sobie możemy usiąść. Tu stanąć koło barierki. O, dobra. I możemy popatrzeć. Jak się niesie, słuchaj. Jak jest zbudowana akustycznie też. Tam są, zobacz, czy są. Widzisz horsy? O. Gdzie jest noc? Ho! Co, gdzie jest? Kto, gdzie jest? Tu idziemy tędy, dalej. Dobra, idziemy tu i tu za rękę, Klarka, tu. Tu za rękę, chodź. Pójdziemy jeszcze troszkę obejrzeć dookoła. To miejsce. My musimy, mama, wskoczyć do góry. Chodźcie. Wyszliśmy z amfiteatru, idziemy teraz do kościoła w Nils. Klara, Klarcia, wpadniecie do fontanny, wpadniecie! I dzieci zaraz się skąpią w fontannie i będzie naprawdę duży dramat, bo aż tak ciepło to nie jest, żeby się kąpać w fontannie. No, ale piękna fontanna, ogromna fontanna. Kubu, wpadniesz, wpadniesz! No jaka woda, ciepła czy zimna? No ciepła, chyba zimna, co?
Chcemy wejść jeszcze do tego pięknego kościoła. Zobaczymy, nie wiem pod jakim wezwaniem, ale no pięknie, pięknie wykończony, ładny kościół. Śpimy w przyczepie kempingowej. Dzisiaj jedna noc. Jutro jedziemy do Avignon. Tak to wszystko ładnie wygląda. Dzieci są tak podekscytowane, że nie potrafią po prostu się uspokoić. Musimy kupić przyczepę albo campervana i to jak najszybciej, bo oni zwariują. Dobra, ja jestem Ania. Ty jesteś Klarcia. A ja jestem Ania. Ty jesteś Klarcia. Czujesz nas, nasz nocleg nowy? Drugi? Troszkę ciemno. Ty jesteś Klarcia. Kubusiu, jak ci się podoba nasz nowy nocleg? Fajny? Kubusiu, fajny? Fajny, tak? Tak wygląda nasza jadalnia. Tutaj nasza przyczepka, w której śpimy. Ogólnie sympatycznie. Sympatycznie, kolorowo wcinamy kalamary. Klarcia, zakładaj swoje klapersony. No. Chcesz jeden albo frytki? Dobra, ale połknijcie to, co macie w buzi. Okej. Wcinamy melona. Bardzo słodkiego. Bardzo dobrego. Co? Dobra, muszę interweniować.